ostatnich kilkanaście minut. Sobolewski, Bejtar na pewno będzie dobrze zorganizowany. To, co widzieliśmy przed tygodniem, nie będzie nam tutaj łatwo. Piotr Brożek do Mauro Cantoro, Argentyńczyk. Winne utraty drugiej bramki, chociaż tych małych błędów taktycznych Wisła popełnił. Ładnie zachowuje się lewy obrońca Wisły Kraków. Mauro Cantoro, nie zatrzymują go rywale, Boguski. Dobrze, Cantoro, bez faulu odzyskana piłka przez Argentyńczyka, oto Boguski. Junior Diaz. Warto podkreślić, tu nie chodzi o gola, ale bardzo pewną grę właśnie Juniora Diaza, ale świetna piłka od Mauro Cantoro do Wojciecha Łobodzika. Szuma. Tak, Kleber, uwaga, Cantoro. No i będziemy mieli chyba zmianę w drużynie Bejtaru, bo ma kłopot Baruchian. Junior Diaz. Mauro Cantoro. Te transfery, o których Państwu mówiłem, no to będą piłkarze, o których było już dosyć głośno. Ziv. Jeszcze walczą o gola honorowego goście. Toto Tamus. Brawo Mauro Cantoro. Piłkę Pujolowi, Cantoro. Potknął się Kejta, czy wykorzystamy to? Łobodziński, jest teraz kilku piłkarzy Wisły. Nie. Cantoro, co zrobi Argentyńczyk? Przerzuca piłkę do Łobodzińskiego. Łobodziński musi ją opanować. Łobodziński, będzie okazja do dosięgnięcia. Błąd, Junior Diaz. Cantoro. No ale to już za nami. Cantoro tymczasem w strefie środkowej. Cantoro toczy trudną walkę z piłkarzami Barcelony. Bezpieczne zagranie. Teraz jest doping ze strony kibiców Białej Gwiazdy. Około 2000 fanów z Polski jest na Camp Nou. Cantoro zagrywa piłkę na lewą stronę. Jest okazja dla... Zliczyk krótko. To jest okazja dla Barcelony. Nie, Cantoro ładnie zatrzymuje tę akcję. Boguski. Blisko wykonującego ten aut Zieńczuka. Cantoro. Mądrze na prawo do Łobodzińskiego, ten czeka na piłkę, w tak zwanym międzyczasie dopnięta piłka przez Juniora Diaza i to jest żaden problem dla Pique wygrać pojedynek w powietrzu z Pawłem Broszkiem. Cantoro do Małeckiego. Marek Zieńczuk, Mauro Cantoro. Jeszcze raz Cantoro. Skończony mecz Austrii 1 z Lechem. Austria wygrała 2 do 1. Bardzo dobrze. Czy Sobolewski, jest okazja do kontrataku Singlar. Cantoro atakowany przez Benta. Diaz. Cantoro. Stroną próbujemy przeprowadzić tę akcję. Może się uda. Udało się walczyć jeszcze Bogucki. Cantoro. Ginas. Piłka. Dobrze Kleber. Cantoro. Zaatakował Pelohara. Campbell. Mogą grać, potrafią. Cantoro. Jest okazja do kontry. Brawo, potrafi przytrzymać. Ginas. Mógł wyłożyć, ale niedokładnie okazja. Musi odbywać pod naciskiem drogę w kierunku bramki Pawełka. Teraz dopiero... Protestuje energicznie Michał Probierz, przekonany, że był. Konwencja Klebera. Tutaj jeszcze Paweł Brożek, znów jest Cantoro. Łobodziński. Jeszcze raz Boguski. Boguski teraz z Cantoro przed polem karnym. Ładne zagranie do Diaza. Ten posyła piłkę wzdłuż bramki Piotra Lecha i ta opuszcza boisko. Bardzo szybko oddaniem piłki Wiślakom. Cantoro na pozycji prawego obrońcy. Łobodziński. Cantoro ucierpiał. Hermes nie cofnął nogi. Mauro Cantoro na drugą stronę już przeniósł akcję. Mariusza Pawełka. Gdyby grali w 11, na pewno byłoby inaczej, ale niestety w osłabieniu i to już od 35 minuty gry gospodarze. Teraz Paweł... Bardzo dobrze wystartował, nie było spalonego, a Bartek Ława chciał właśnie zewnętrzną częścią stopy uderzyć, ale dobre wejście. Dobra piłka teraz. Nie ma spalonego. I tak jakoś jeszcze nie wszedł na te wysokie obroty, na których są jego koledzy. Co chcę dokończyć o Łobodzińskim, że troszkę się, że przełamuje się, naprawdę widać u niego duży postęp w grze. Fantastycznie to zrobił Mauro Cantoro, Sobolewski. I
już idzie na obieg Piotr Brożek. Zabiera jednego z przeciwników, ale Junior Diaz nie miał tam możliwości rozegrania akcji, bo dobrze ustawiona była arka u Łobodziński. To była 10 goli, 2 po rzutach rożnych. Dzisiaj sama zdecydował się na doliczanie choćby jednej dodatkowej minuty. A tak cały czas jest walka w środku pola. Tak, na pewno tak. Arka ochłonęła trochę. W tym momencie trochę pochopnie wychodził do przodu. Tak zejdzie, a Rafał Boguski wejdzie w środek. Zakrzewski i Kantoro. Sytuacja tak to nic więcej nie było. Kantoro. Myślę, że tam jest Nawrocik, który... Świetne podanie. Dużo, dużo obowiązków defensywnych. Musiał pomagać Płotce, bo Wisła w tej pierwszej... Tam był wysoko ponad nią. Kantoro, Diaz. O właśnie, myślę, Maciej. Głowacki z Bentem. Sobolewski, Diaz. W grywce to trzeba strzelić dwie bramki. Tylko pytanie, czy stać dzisiaj na to Wisłę. Łobodziński przed pole karne.